Z nauk duchowych świętego Doroteusza opata. Ten, kto samego siebie oskarża, ilekroć spotka się z przeciwnością, krzywdą, zniewagą, czy jakimkolwiek innym utrapieniem, przyjmuje wszystko pogodnie, wszystko uważa za słuszne i w najmniejszym stopniu nie doznaje niepokoju. Czyż może być coś bardziej spokojnego, ponad takiego człowieka? Ktoś jednak mógłby powiedzieć, Jakże mogę siebie samego oskarżać, skoro mój brat postępuje ze mną niesprawiedliwie, mimo iż, jak stwierdzam, nie dałem żadnego powodu. Otóż, jeśli ktoś przejęty bojaźnią Bożą zbada sam siebie, zauważy na pewno, iż w rzeczywistości dał powód czynem, słowem lub zachowaniem. Jeśli zaś stwierdzi, iż w żadnej z tych spraw nie dał powodu, zapewne wyrządził przykrość kiedy indziej, w tej lub w innej sprawie, bądź wreszcie zawinił wobec kogoś zupełnie innego. To też z tego powodu, lub nawet z powodu innych jeszcze przewinień, ponosi teraz zasłużoną karę. Może się też zdarzyć, że ktoś zachowujący, jak sam nie ma, zupełny spokój i skupienie, czuje się dotknięty obraźliwym słowem brata sądzi zatem iż słusznie gniewa się mówiąc gdyby nie przyszedł nie ubliżył mi i nie rozgniewał nie popełniłbym grzechu jest to oczywiście złudzenie i fałszywe rozumowanie czyż ten kto wypowiedział kilka słów rzeczywiście przyniósł niepokój i wzburzenie on ujawnił to co już było w człowieku aby jeśli zechce mógł czynić pokutę taki człowiek podobny jest do chleba pszennego o pięknym wyglądzie który po rozłamaniu ukazuje swe zepsucie sądził iż jest pełen pokoju ale wewnątrz kryły się namiętności o których nie wiedział niech tylko przyjdzie brat i powie słowo a natychmiast ujawnia się zepsucie i brud ukryty w sercu dlatego jeśli człowiek taki Pragnie dostąpić miłosierdzia, niechaj żałuje, niech się oczyści, niech się udoskonali, a wtedy zobaczy, iż należy raczej dziękować bratu, który stał się powodem tak wielkiego pożytku. Odtąd nie utrapią go żadne doświadczenia, ale im bardziej postąpi, tym mniej będzie je odczuwał. O ile bowiem dusza postępuje w doskonałości, o tyle staje się mocna, i zdolna znosić wszelkie napotkane przeciwności.